Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem Wam powiedzieć kilka słów na temat płynu do mycia naczyń. Otóż płyn do mycia naczyń, jak niedawno stwierdziłem, jest po prostu, niszczy nasze zdrowie. Dlaczego? Zaraz Wam wytłumaczę. A więc, płyn do mycia naczyń, jeżeli po prostu jakaś część tego płynu zostanie na talerzu i z jedzeniem my to zjadamy, to niszczy nasz wzrok. Po prostu niszczy nasz wzrok. I to musimy sobie przyjąć jako fakt. Dlatego polecam Wam, drodzy kochani, zmienić płyn do mycia naczyń na jakiś płyn ekologiczny. Ja kupiłem tutaj właśnie na Teneryfie tak niedawno, w takim niemieckim sklepie, ekologiczny płyn do mycia talerzy. Jest zrobiony z ekstraktu z pomarańcz. Taki płyn jest bardzo, troszeczkę to jest droższy, ale jest o wiele lepiej, jest koncentrat, można go rozcieńczyć z wodą i jest o wiele zdrowszy jak ten płyn, ten zielony, który jest w opakowaniach, czy żółty, czy jakikolwiek inny. Jak się, drodzy kochani, przyjrzycie, z tyłu jest jakby taka informacja, taka jakby uwaga dla osób, że po prostu jest szkodliwy dla zdrowia i że po prostu, że trzeba to dokładnie przeczytać, tam instrukcje z tyłu. No i przynajmniej tutaj w Hiszpanii właśnie jest taka jakby adwertencja, to się nazywa. To jest jakby taka uwaga, która nam mówi, że po prostu ten płyn jest szkodliwy dla zdrowia. I żeby po prostu uważać, żeby dokładnie talerze wymyć, jeżeli się myje tym płynem. Także, drodzy kochani, jeżeli macie problemy z wzrokiem w Polsce, jeżeli czy gdziekolwiek w Niemczech, czy gdziekolwiek jesteście, no to przyjrzyjcie się na wasz płyn, który jest do mycia naczyń, ponieważ jest to po prostu jakby przyczyna waszych problemów z wzrokiem, jak również mogą być problemy z włosami, czy możecie mieć nudności, możecie mieć jakby tak źle się poczuć, czy coś takiego. Jeżeli już myjecie tym płynem, to radzę wam, drodzy kochani, opłukać, bardzo dobrze wymyć ten talerz, czy dane naczynie. Ponieważ zawsze małe dawki tego płynu zostają na talerzu, czy na filiżance, czy na kubku i po prostu trzeba to dokładnie wypłukać. Jeżeli osoba wlewa jakiś sok, czy wlewa mleko, czy cokolwiek i potem te małe ilości tego środka po prostu dostają się do naszego organizmu, no niestety, wyniszczają nasz wzrok. Niszczą nasz wzrok i jesteśmy po prostu z dnia na dzień nasz wzrok jest w gorszym stanie. To jest taka jakby uwaga dla Was, kochani, bo nie tylko mogę to powiedzieć o płynie do mycia naczyń, ale również przestrzegam Was przed normalnym proszkiem, ponieważ niektóre proszki do prania też są niestety, ludzie, którzy mają alergię, mogą odczuć na swojej skórze, mogą mieć jakby zaczerwienioną skórę, może być skórek zaczerwieniony, z tego względu, że środki chemiczne, które są używane do tego robienia tego proszku, są albo toksyczne, albo są po prostu niezbyt dobre dla naszego zdrowia, dla naszego samopoczucia. Wielokrotnie ludzie czują jakby swędzenie na plecach czy na nogach, ponieważ to jest związane z środkiem chemicznym, który jest dodawany do tego proszku. Dlatego, drodzy kochani, polecam Wam jakieś takie kasztany indyjskie albo jakieś takie po prostu jakieś produkty, jakieś płyny do mycia naczyń, czy jakieś płyny do prania, które są właśnie ekologiczne, które nie mają jakiejś chemii, która nas po prostu oddziaływuje na nasz organizm, jakaś chemia, która wsiąka przez pory naszej skóry do naszego organizmu, bo to, drodzy kochani, tak naprawdę dzień w dzień nosząc ubrania, które są prane w środkach chemicznych, to nie jest zdrowe i to naprawdę może spowodować nawet irytację u osób, wzmożoną nerwowość u kobiet i tak dalej, itc., itd. Na marginesie chciałem Wam skomentować, drodzy kochani, iż nasza firma Energia Aron produkuje odpromienniki mineralne, 100% mineralne. Na linku pod YouTube możecie znaleźć nasze produkty. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.